Robot powinien przefiltrować co najmniej 350 litrów powietrza i wody. Filtruje powietrze w tempie 50 litrów na minutę, a wodę w tempie 20 litrów na minutę. Zapisz nierówność przedstawiającą liczbę minut, przez jaką robot powinien filtrować powietrze A i wodę W, aby spełnić oczekiwania. Dobrze, więc tak, przypomnijmy, jakie tu mamy oznaczenia. A to są czas filtrowania wody, powietrza. No a W to jest czas filtrowania wody. Oba te czasy są w minutach. No i spróbujmy teraz napisać tę nierówność. No czyli tak, jeżeli będzie filtrował powietrze przez A minut, no to ile w tym czasie przefiltruje litrów powietrza? No skoro tu mamy tempo 50 litrów na minutę, czyli jeżeli filtruje A minut, to A razy 50 to jest ilość litrów powietrza w czasie A minut, czyli to są litry powietrza. No podobnie, jeżeli filtruje 20 litrów wody na minutę, to w czasie W minut przefiltruje 20 razy W litrów wody, czyli to są litry wody. I co? I teraz przefiltrować co najmniej, czyli to musi być większe bądź równe 350, prawda? I to jest nierówność, która przedstawia związek pomiędzy czasem filtrowania powietrza i czasem filtrowania wody, no w tym zagadnieniu, czyli 50A plus 20W większe równe 350. No i może sobie sprawdźmy tutaj 50A, 50 razy A plus 20 razy W i to ma być większe bądź równe 350. Dobrze, i jak zwykle zachęcam Was do samodzielnego rozwiązywania zadań na naszym portalu.